Cześć, witam Was w kolejnym projekcie Denko, tym razem z miesiąca września. Tak jak zawsze, wszystkie produkty, o których dzisiaj powiem, będą na dole w opisie filmu. A teraz zapraszam Was już na prezentację produktów, które zużyłam i nie ma tego dużo w tym miesiącu, więc może pierwszy raz będzie jakieś normalnej długości Denko. I tutaj na samym wierzchu widzę krem Soapy Green Oils na naczynka. Ja tutaj jeszcze coś mam, ale to po prostu przelany inny produkt i to jest krem wzmacniający na naczynka. Kupiłam go na jakiejś dużej promocji za około 13 zł, na pewno nie więcej. Wygląda w ten sposób. Fajne opakowanie, zwykłe plastikowe, ale to mi się bardzo podoba, bo na podróż jest idealne. Niestety nie powiem Wam, czy ten krem faktycznie redukuje naczynka, ponieważ ich nie mam. I teraz pewnie zastanawiacie się, po co kupiłam krem na naczynka, skoro ich nie mam naczynek. Ja już mówiłam kiedyś w swoich filmach, że jeśli macie cerę normalną, to spokojnie możecie stosować kremy do skóry naczynkowej. To poradziła mi pani w zielarni i jest to drugi krem na naczynka, który miałam i drugi, który sprawdza się fantastycznie. Myślę, że kremy na naczynka będę kupowała częściej, bo one dla skóry takiej jak moja, czyli dla skóry normalnej, są bardzo takie odżywcze, no bo one mają właśnie działanie wzmacniające, ale nie są takie ciężkie jak kremy, które są przeznaczone na przykład do skóry suchej, czy które generalnie ich przeznaczeniem jest odżywianie skóry. Także jestem bardzo zadowolona z takich kremów właśnie typu na naczynka i no na pewno będę ich kupowała więcej. Tutaj jest wyciąg z róży stulistnej, arnika, kasztanowiec, bluszcz, winorośl i masło shi. Skład ok, bo z Soapą to też tak różnie bywa ze składami, ale to akurat mi się całkiem podobało. Krem w ogóle bardzo fajny. Kolejna rzecz również do twarzy to jest żel do mycia twarzy z Marion, miodowy żel z miodem i skórką cytryny. Bardzo przyjemny żel, naprawdę fajnie się go używało i on jest do dostania w Biedronce w niewielkiej cenie, także w sumie mogę Wam polecić. Dalej mam mydło do rąk z Lindy i to jest miód Manuka i limonka. Bardzo lubię te mydła właśnie z Biedronki. Te z Biedronki, te z Lidla i te z Isany z Rossmana to są trzy takie marki, do których cały czas wracam, bo one czyszczą te dłonie, ładnie pachną i nie przesuszają, więc po co kupować coś droższego. To mydło pachniało jak żelki, a tutaj mam jeszcze, widzę, jedno. I to jest mydło, akurat jest uzupełniacz w wersji oliwkowej. Uwielbiamy tą wersję oliwkową, bo ona pachnie taką bardzo przyjemną pielęgnacją i czystością. Jest fantastyczna, także tą oliwkową bardzo Wam polecam, kremową. To jest to coś, co cały czas kupujemy. To była jakaś wersja wakacyjna. Dalej, do twarzy mam Bielenda, płyn micelarny kolagenowe odmładzanie plazma, taki zielony. Powiem krótko, nie polecam go, bo podrażnią mi oczy niestety, ale nie zrażajcie się do płynów z Bielendy, bo ja miałam inne wersje tych płynów, które trafiały do ulubieńców i były naprawdę świetne, dlatego też kupiłam ten, no ale ta wersja taka zielona, no niestety podrażniała mi te oczy. Kolejną rzeczą jest taka wielka odżywka z Bedhead TG i to jest Re-Energizer. To są odżywki z takiej firmy bardziej profesjonalnej. Przepraszam Was, ale jeszcze pozostałości po chorobie. I one mają tutaj oznaczenia, szampony i odżywki, w ogóle wszystkie te produkty. 1, 2 i to jest poziom zniszczenia włosów, damage level. I to jest jedynka, czyli do najmniej zniszczonych włosów tak jakby. Ale mimo to, jeśli wejdziecie sobie na Wizerz czy na jakąkolwiek stronę, to zobaczycie, że ma świetne opinie. Właśnie ta zielona wersja, która powinna być do najmniej zniszczonych włosów. Wszyscy piszą, że ona jest najlepsza z tych wszystkich w ogóle odżywek z tej serii. Jeśli chodzi o moje włosy, było naprawdę spoko, bo ona jest taka mocno wygładzająca i zmiękczająca te włosy. Trzymała je w naprawdę dobrej kondycji, więc za to wielki plus. Natomiast moje włosy nie lubią produktów zbyt mocno odżywczych i wygładzających, bo mają dużą tendencję do oklapywania. Tutaj nie było tak źle, te włosy nie były oklapnięte, no ale wiecie, po takich drogeryjnych odżywkach one dużo lepiej się układają. Zużyłam całą, w sumie to nawet z przyjemnością, tylko po prostu jednak do niej nie wrócę, pachnie przepięknie. Takim, no taką ciepłą pielęgnacją, jakby z kokosem, bardzo fajny produkt, jeśli macie troszkę bardziej zniszczone włosy, średnio wysokoporowate, to myślę, że powinna być ok. Dalej mam Lady Speed Stick o zapachu Orchard Blossom, takim świeżym,
Super, uwielbiam Lady Speed i wracam do nich od lat. Pokazuję też prawie w każdym denku. Dalej mam peeling Visplantis, peeling cukrowo-solny, ekstrakt z yerba mate i olej monoi. Ten produkt pojawił się w ulubieńcach, więc ja nie będę się rozgadywać. Ulubieńców Wam podlinkuję na dole. Pachnią melonem, chociaż tu nie ma melona, ale no już sam zapach nie kupił. A tak w skrócie mówiąc, duże zdrobiny, dobrze ścierające, nawilżająca formuła, ale nie tłusta. Naprawdę nie było tłustej warstwy, także no mistrzostwo. Naprawdę do tych peelingów będę wracać. Z chęcią wypróbuję jakieś inne wersje. Tutaj do włosów mam jeszcze Chaume i to jest wersja z miodem i figą. Genialne produkty, moje włosy fantastycznie po nich wyglądają, bo one się właśnie wtedy układają tak dobrze. Wyglądają na włosy zdrowe, świeżo umyte, takie puszyste, lejące i tak dalej. I ja mogę testować miliony takich produktów, one się lepiej lub gorzej sprawdzają, ale zawsze moje włosy najlepiej wyglądają, układają się po takich odżywkach za parę złotych z drogerii. Wiadomo, że na dłuższą metę nie pielęgnują tych włosów, więc od czasu do czasu chciałabym coś, wiecie, lepszego, ale generalnie to moje włosy super wyglądają po takim duecie. Ja miałam inne wersje, miałam tą truskawkową i na pewno wypróbuję kolejne, no bo są świetne. Dalej mam białą glinkę z Your Natural Side. To jest glinka troszkę droższa od tych glinek, które ja Wam pokazywałam przez ostatni rok, albo nawet 2 lata. Bo ona kosztuje gdzieś w granicach 15 zł, co nie jest też taką złą ceną jak za 100 gram glinki. I różnią się faktycznie jakością, no bo ta jest super dobrze zmielona i spokojnie możecie nie martwić się, że zostaną Wam jakieś grudki. Więc generalnie bardzo dobrze mi się je używało. W niektórych przypadkach będę wracać do tej tańszej wersji z Fitomedu, bo zależy od rodzaju glinki, jak one się mieszały. Niektóre lepiej, niektóre gorzej. Niektóre faktycznie zastąpię na pewno tymi, bo to są bardzo dobre. Jeśli chodzi o glinkę białą, dla mnie jest genialna. Niby jest najłagodniejsza i ma robić po trochu praktycznie wszystkiego. Ale jakoś tak właśnie moja cera najlepiej po niej wygląda, więc no ja w ogóle glinki białe bardzo często kupuję. To jest glinka, której najczęściej używam. Kolejną rzeczą jest palet, to jest farba, której ja używam dzięki Wam i to jest kolor platynowy perłowy blond. To jest kolor świeżo po farbowaniu 2 dni temu i niestety te włosy nie są tak chłodne, jakbym chciała. Tak naprawdę nawet nie pamiętam, jaki kolor miałam wcześniej, chyba 218, czyli troszkę inne. Nie są złe, naprawdę nie są złe, ale będę działać pukanką na nich, bo to są takie średnie. Natomiast no co, farba nie niszczy tych włosów. Nieraz używałam droższe farby i tak naprawdę nie widziałam różnicy w jakości, więc po co kupować droższe, jak ta jest naprawdę w porządku. Dalej oczywiście, że jest Taft, czyli lakier mój ukochany, który w każdym rynku się pojawia. Rewelacyjny, bardzo dobrze trzyma te włosy. I już mam kolejny. Od razu Wam pokażę dwie pasty. Jeśli macie zęby wrażliwe i nie lubicie smaku past takich właśnie specjalistycznych typu Elmex, to wypróbujcie Sensodyne w wersji Extra Fresh, bo jest naprawdę świetna. Tu mam jakąś Colgate, taką, którą kupowaliśmy na wyjazd, to jest malutka wersja. Dalej mam do ciała Nakomi Rainbow Mousse, czyli to jest po prostu mousse do ciała o zapachu arbuza. Jak zobaczyłam, że o zapachu arbuza od razu kupiłam, no to wiecie, to super pachniał. Nakomi ma generalnie fajne składy. Tutaj w tym przypadku to było na bazie masła shi, czyli to było tłuste. Generalnie to mi nie przeszkadza, ale w lecie używa się tego pierońsko niewygodnie, no bo jest gorąco, a tutaj całe jesteście w olejku, bo jak wiecie, masło shi ma taką konsystencję, że po dotknięciu do ciepłej skóry po prostu się wszystko rozpuszcza i tworzy się olejek. Więc teraz na jesieni, jak to zużyłam, to spoko, ale w lecie to nigdy więcej nie kupię czegoś takiego na lato. Ale ogólnie to bardzo dobry produkt. Dalej mam maskarę, to jest Rimmel Total Temptation. Ja o tej maskarze robiłam osobny film, gdzie pokazywałam Wam, jak wygląda na rzęsach. No po prostu robiłam test z taką recenzją. Bardzo fajna maskara w sumie, to
naprawdę też one się dobrze oglądały. Pachniała, miała pachnieć kokosem, zwykła taka szczoteczka. Zapach taki dziwny, wiecie, niby to jest kokosowy, a taki... Może jakbym się bardzo wczuła, to gdzieś tam wyczuła kokosa, no ale generalnie ta maskara była w porządku. Tu mam jeszcze żel do mycia Be Beauty Care, to jest żel z Biedronki i jak za te parę złotych, to naprawdę świetny żel, to jest granat i mięta. Teraz mam z Dove też granat i mięta, zupełnie inaczej pachnie, to był taki świeży zapach, ale taki świeży z nutą słodyczy. Szczerze, jakbym nie wiedziała, że to jest granat z miętą, to bym powiedziała chyba, że to jest jakaś malina, nie wiem, z bazylią, coś takiego, ale bardzo fajny, kremowy, super. I ostatnia rzecz to są krople Moisture Drops, bardzo je lubiłam, jeśli nosicie soczewki. To nie były drogie krople, więc polecam. I to już wszystkie produkty, także żeby nie przeciągać i ten film, żeby faktycznie był krótki, to ja już się z Wami pożegnam. Oczywiście pamiętajcie o kciuka w górę, bo naprawdę jest mi bardzo miło i wtedy widzę, że doceniacie to, że robię te filmy, bo tak naprawdę robię je dla Was, więc tak, dziękuję Wam za oglądanie i do